Mocny gaz, na czołówkę nadszedł czas. Dla tej sceny niczym Joker na mej twarzy poker face. Stoję po kolana w złocie, 600 płyty Mr. Flash. Ścianka flex, niczym COVID zasięg mam ten wirusowy. Bujasz głową wbrew tej woli, youtuberek nuty stroi, ho, ho. A to moje nominacje: Lil Rox, Marta Linkiewicz, Kuba Wojewódzki i Lord Crushville. Nowa limitowana kolekcja ubrań i gadżetów RecordMe jest już dostępna. Przejdź na kamerzysta.store lub kliknij link w opisie. Te modelki zrobią wszystko, by na chwilę stanąć blisko. Jezu, obrzydliwe! Dlaczego ktoś nalał tak brudnej wody tutaj? Tutaj taka woda po prostu jest. Znaczy, ja widziałam, że Wiola się tam kąpała, może dlatego. Witam Państwa, bardzo serdecznie, jestem kamerzysta i w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie wspólny tatuaż. Wyobrażacie sobie mnie? Spoko. Wyobrażacie sobie dredziarza? On ma dziary nawet na twarzy, ale je? Ja bym ta panicznie boi się igły, a ta... Nie chce mieć tatuażu. A to ten... jest tylko dla kanału i dla widzów. A ten to co? Co chciałeś? Ten to ma... sam sobie robił dziary i wygląda obrzydliwie. Jak z więzienia. W każdym razie, jeżeli ty jesteś nowy na kanale, to taki sam czerwony przycisk, jaki widzisz na moim paluszku, zostaw tam na dole i dąż do naszego kanału, bo mam nadzieję, że do końca wakacji uda nam się wbić 1 000 000 subskrypcji. Niewiele brakuje i mam nadzieję, że ty jesteś w stanie mi pomóc i zostawić ten czerwony przycisk tam na dole. Ta w salonie czeka na nas tatuażysta, który, no cóż, będzie musiał poinformować dziewczyny, że mają przesrane, bo to boli. Ona o tym wie. Jaki mam próg bólu? Trener mi powie, że ja zawsze idę ten tatuaż. Nie, co ty tu robisz? Czemu ty nie trenujesz, co? Czemu się no, tak jak nie trenuję, no. Ja będę trenował, zaraz idę biegać. Bo... Ale o co chodzi? Czemu wiesz, jak tu przyjechał? Co? Trener mój to jest... Że słucham? No tak. Ale do czego będziesz go trenować? No do czego może go trenować? Do walki na walki, do fejmy ma będę go trenował. O, stary, to się zakłada, nie? Łokcie, to łokcie. Nie, no dobrze jest, dobrze. Ma wygrane w kieszeni ogólnie. Z kolanami na ryż! Dobra, jeżeli ty masz trenować, to lepiej stąd jedź, nie? Nie, no co. Weź się ogarnij, znasz na robocie, sam widziałeś. Dobra, chodźcie tatuaże robić, nie? Ale... my nie musieliśmy przyjeżdżać do studia, bo studio przyjechało do nas. Poradzisz sobie? Siemano, Silas Inc. Warszawa, zapraszamy. Poradzisz sobie z Wiolką? Oczywiście. Na czoło przykleić? Możesz. Ale ona lubi się szarpać, nie? I to nie tylko podczas robienia tatuaży. A wiesz, że Jasiu jutro przyjeżdża? Tak? Może coś sobie no. wyjaśnicie? Ja guma mi strzeliła. Myślisz, że Wiolę sprosta w zadaniu? No nie wiem właśnie. A ja w ogóle chciałam tatuaż w kształcie świnki. A to chyba dodatkowy, tak? Ale taki tatuaż to był fajny, nie? Dobra, w każdym bądź razie motywem przewodnim tego tatuażu będzie kamera, no bo to właśnie kamerą nagrywamy, w zasadzie to lustrzanką. No i zobaczcie, jak będziecie prezentować tatuaż. Tutaj już jest przygotowany wzór. On będzie w jakiejś kolorystyce zachowany, czy... Róże, fiolety dla dziewczyn. Tak, dla... ja chciałem różowy, no bez przesady. Tak będzie ładnie. Ja chciałem różowy, no. To masz różowy. A Karina? Róże niebieski. Nie, ja nie chcę niebieskiego. Ona chciała różowy, ja chciałam niebieski. Aha, no dobra, no to zmienimy tutaj kubeczkę. Pan, ja bym chciał czarny taki? Z białym. No jak uważasz? No, a ty dredziarz na twarzy tatuujesz się? Tak, co jeszcze? Jesteście kolor pozytywni ludzie, zróbcie sobie coś w kolorze, nie czarno-białe. No w każdym razie, słuchaj, zrób to na twarzy. Ty jesteś chory, zrób na twarzy kamerę. Zrób na twarzy kamerę. Zrób, stary, ale pasuje ci, naprawdę zrobiłbym, ale może zrób coś innego, ale na pewno nie kamerę. I jak? Będzie dobrze? Olek, jak rodziła za chwilę. Strasznie przestraszona Wiola jesteś, czemu tak? Ja się boję. Pamiętam, jak ty się dziarałeś, jak płakałeś. Nie płakałem, bez przesady. Przestać mnie straszyć? Wiola, ja ciebie nie straszę. Straszysz głupotami mnie, że coś mi się stanie. Ej, ale wiesz o tym, że on cię nie straszy? On cię informuje. Nic tak nie boli jak życie. Nikt tak lecimy. Nie boli jak zdrada. Nowy etap w życiu, kolorujemy się, u kamerzysty fajnie jest. Lecisz Wiola. Ładny ten tatuaż. I co? Co czujesz? Cool. Nigdy w życiu się na więcej nie zgodzę. Dzień dobry, dobry wieczór, skończone. Oj, powiem wam tak, na pewno więcej dziar u mnie nie zobaczycie, nie? Ale czemu? Ładnie to wygląda. Ale mnie to boli. Nie wciągacie to? Ja nie ładnie zrobiłeś, powiem ci. Znaczy jest bardzo 10 na 10. Ładna, jest bardzo ładna, to nie super. Powiem, ale nigdy w życiu już więcej, nie? Ale... Nie lubię tatuaży, ogólnie, tak? Ogólnie zrobiłam to dla widzów. Zrobiła to dla was. Po drugie, Primo zrobiła to dla widzów, a po trzecie, Primo, 100% bólu równa się 200% zadowolenia. Za 2-3 dni zapomni o tym, jak bolało i zrobi się jest super i że jej się podoba i że jest usatysfakcjonowana. Ale nie, to jest konkretne, nie? W 10 minut dziarę taką walnąć to 20. Jest naprawdę... Nie, no to 25 minut jakoś, nie? 20, tak? Ale to jest i tak, kurde, wynik potężny, nie? No dobra, ładna ta dziarka. Kto następny? Dredzik? Dredzik, dredzik! Dredzik. Tak, tak. Ty i następna Karina. Dobra. A ty na końcu? Siadaj, siadaj.
W jakiej kolorystyce ty będziesz mieć tatuaż? Kąt zielony. Będzie stosowana zielony. Myślisz, że zielony będzie do niego pasować? On lubi bardzo zielony kolor, nie? No w sumie to będzie pasować. Ja go chyba nawet nie ma sensu nagrywać, bo to jest dla niego codzienność. Jak skończymy, to pokażemy. Tak, dla ciebie to jest codzienność, nie? Ile masz zamiar mieć w ogóle dziar? Nie wiem, na całym ciele, nie? Co, dreadsy skończone? No tak, skończone, ale chyba będziemy coś jeszcze myśleć. Tak, dorabiamy później kolory do ufa. Będzie dobrze. Uważam, że to jest super zrobione, ładnie to wygląda. Pokaż, no. Widzicie? Widzowie, jak to wygląda? Ładnie. No ja jestem zadowolony, nie? Ty też chcesz? Pewnie. Też chcesz? No. Co jest? O co chodzi? Wszyscy chcą dziary. Ale w sumie to się cieszę, nie? Z czego? Że wszyscy będziemy mieć takie same dziary. Znaczy, my będziemy mieli tylko taką samą. Ale jakie? Co masz na myśli? No, widziałem twój projekt. No nie gadaj, że skopiłeś mnie. Wiesz, on tak cię lubi, że chce mieć takie same jak ty. No dobra, mi to nie przeszkadza, jeżeli chcesz, no to okej. Tak, będziemy mieli takie same? No dobra, w porządku. A jesteś zadowolony też, że będziemy mieli takie same? Ja też robię takie same. Identyczną? Tak. Dobra, moja dziarka się prezentuje tak. No jest przecudowna, nie? A ty kabinetację tutaj robisz? A jak myślisz? Aparacik! O, a tutaj jest aparacik. Ty jesteś aparacik. Ładna, no, ładna. A gdzie robisz? W którym miejscu? Na kostce. Boisz się? Tak. Nie bój się, Karinka. Wszystko będzie dobrze. A jaki kolor już ustaliłaś? Różowy? Boi się. Musisz ją troszeczkę... Nie będzie boleć. Ale w ogóle nie czuć, nie? Ale ja mam takie duże, no małe. No troszeczkę masz większe. Jak chcesz, to masz też. Możemy to zmyć? No, nie ten wzór. Tak, chcesz mniejszy? Tak? No dobra. Karinka gotowa? O, kamuś jakiś zdenerwowany nagle. Taki mały tatuażek będzie, ale będzie. Dobra, wbijaj go. Fajnie? Podoba ci się, co? Lubisz taki ból? Lubisz to? Skąd ty możesz wiedzieć? No tak jak pszczoła, tak rządliwe. No. Jak tam idzie? Koniec? Koniec już chyba, tak? A co, już końcówka jest? Może to nie było tak źle, Karinka. Ale ta róża wygląda, nie? Znaczy, taki aparat pomieszany z różą. Kamerzysta, wiesz co ci powiem? Że ja nieraz podsłuchuję, jak wy się kłócicie. I Karinka cię tam kopie czy coś, to dopiero teraz kamerę z bliska zauważysz. Jak Karinka zadowolona? Ładnie, ładnie. Nie, to jest ogólnie piękne, że każdy sobie robi teraz ja. Nie? Tak, teraz ty, tak. Przepraszam bardzo, co ty tutaj robisz? Czemu ty przylejesz naklejkę? Brakowało tu, nie wiem, no. Ale stary, no to jest nowa lodówka. Te naklejki w ogóle schodzą? Nie. Zapraszamy do Silas Inc. i do Kawuś subskrybuj. Jeb, jeb, jeb. Ty. Czemu ty taką samą jak ja zrobiłeś? No bo wiesz, Team Hader, nie? Jestem twoim trenerem, to muszę też się prezentować jakoś. Nikt nie ma takiego zaszczytu, założy się ze wszystkich sportowców, że ich trener tatuuje sobie tatuaż dla nich, nie? No to jest sztos. No dobra, no to będziesz mnie trenował tak na maksa, tak? Na maksa, na 100%. Tatuażysta! Co? Tatuażysta? Gdzie ty jesteś? Co robisz? Co? Co ty robisz? Bo wlepy przyklejam. Jak wlepy przyklejasz? Normalnie. Ty jesteś chory jakiś, przecież mnie auto psujesz, no. Jak wlepy przyklejasz, przecież... Nie, to zejdzie? Przecież ty naklejki, chłopie, ty naklejki poprzykleją normalne, prawdziwe. Tu jeszcze zrobimy na maskę. Co? Ty już nic nie... Ja pierdziele. Miałeś tatuaże robić, a nie obklejać mi auto, no. Najlepsze studio w mieście. Jezu, i co mam teraz za reklamę twoją robić, czy co, bo ja nie rozumiem. Taki jesteś, tak? Tak. Następną, tak, bez skrupułów przy mnie, tak? Tak. Stary, jedziemy teraz do sklepu, masz kupić jakieś preparaty, mi zmyć te naklejki, bo jutro mam ważne spotkanie, nie pojadę z jakimiś naklejkami, no. A to nie jedź do sklepu, to jedź na stację benzynową. A czekaj, chwila, co on robi? Co on robi? Co ty robisz? Trzymaj wiele kamerę. Na razie! Co na razie? Co na razie? No, no i co? No i będziemy taki z buta, wiesz, że mamy godzinę drogi. Łapie go stopa. Co to jest moja wina, że debil wziął... Ty, co się dzieje? Ty, ale to nie jest nasze auto? To nasze. Zatrzymaj się! Silas Inc! Ej, ale zatrzymaj się! Co ty robisz? Stop! No, i co, zadowolony? Nie, jest zimno, no i co jest... Ty zobacz, stoi pod domu, patrz. Auto? Jest. Ty, ale to znaczy, że on przyjechał. W parciach, rozumiesz? W parciach. Byłem jeszcze i... Dobra, chodź do domu. Chodź nie ma, ale go tu nie ma. Zostawił tak auto, nie zbudzi? Zostawił odpalone auto, otwarte drzwi. Nie, no ja muszę to wszystko dobrze się robić. Dobra, no chodź do niego. Kamuś,
O, jest, proszę bardzo. Proszę bardzo, co tutaj robisz? On nam ukradł. Co? No co, Małgorzata? Auto mi ukradł, popleją naklejkami. Ja o wszystkim wiesz? Weź nie gadaj bzdur. Cicho bądź! Co żeś nakłamał? Co żeś nakłamał? No jak? Ukradł mi auto i popleją. Cicho bądź! Zrobiliśmy. Prank! Jak? Prank dla ciebie! Co? No prank. Prank! Żartujesz sobie. Ty jesteś chory jakiś. Ja musiałem wracać godzinę z buta, ze stacji. Ty to rozumiesz? Dobra. Musieliśmy. Wymyśliliśmy sobie, żeby pocisnąć was bekę i tyle. To jest nienormalny, wiesz? Naprawdę, jakby to chwilę trwało, to ale normalny, więc to mnie napisał. Ale czemu mi oddajesz kamerę? To trzeba film dokończyć. To zaszło trochę za daleko, bo to miał być mniejszy prank i to miało no, być trochę zaszło za daleko, kiedy szliśmy godzinę miało być takie... do domu. No dobra, no nie mieli co godziny wracać. Zrobię ci dziarę i będziemy kwita? Nie, co? To było przegięcie. Zrobię ci dziarę i będziemy kwita. Dziara zacznij dla ciebie. Kolejną. A jaką dziarę? Dogadamy się. Rękaw. Rękaw ma był za te followy. Jak, tak, te rękaw mi zrobisz, masz 10 koła na Instagramie. Co, gdzie sobie robisz? Tutaj. Ulala. Ale mi włoskie schodzą. Dziarki. Hubert. Dawno nie robiłem dziary. W 5 lat. Hubert, mówiłem ci, że zrobię w tym samym miejscu co ja, nie? Ale ja nie zrobiłem w tym samym miejscu, co ty. Co? Nie. Znaczy, wiesz, ja ci pokazywałem, w którym miejscu. Co, ale w tym samym miejscu nie zrobiłeś. To jest kolejny prank. Tak, kolejny prank. Może mi powiecie jeszcze, że to henno. Ogólnie prankujemy cię przez pół dnia. Wszyscy zrobili henno, tylko ty zrobisz na serio. Ty już nie bądź taki żartownik. Będzie aparat przechodzący w różę. Tak jak Karina ma, no tylko że czerwoną. Bo Karina ma różową, a ja będę mieć czerwoną. Fajnie, nie? Wiedziałem, że zrobisz ten sam co ja, nie? Ale to nie jest ten sam. To jest ten sam. Ale mi ładnie zrobi. Będą bo jak to ma, to tutaj moje punkt widzenia. Lepiej widzenia, mówię wam, do widzenia i bez patrzenia. Robimy to bez pierdolenia, bo... Gościu miał przyjść robić tatuaże, a freestyluje, kradnie mi auto i opleja naklejkami. Wrócę tam, jak kamerzysta skończy tatuaż, nagram to. I koniec filmu, bo to nie ma sensu. I co tam, jak tam dziarka boli? Powiem ci, że nie. Ja już przyzwyczajony jestem, bo chyba mam największą powierzchnię. Chyba ja mam. No nie, no jeżeli chodzi o powierzchnię... Nie, no to masz rację akurat. Powiem wam tak, no efekt pewnie będzie zadowalający, nie? Ja bym mógł tak siedzieć... Pewnie? Zawsze. Szczerze, mógłbym tak siedzieć nawet całą noc. A ty słuchaj, to jak ja też. To w ogóle nie boli, ty nic nie czujesz, to weź sobie zamiast maski wytytułuj maskę. Ale po co? Żeby mieć maskę wytatuowaną. Na zawsze. Ale kiedyś będziesz musiał zdjąć tą maskę, prawda? Oczywiście. No nie wiem, moim zdaniem to jest leciutkie, nie? Takie tam drapanko. Tatuażysta grzeczny jest? Tak, nie wiedzisz się? A kto był najgrzeczniejszy dzisiaj? Całego dnia? No ty. I co? No i to skończony. No wydaje mi się, że fajnie wyszedł. No jest okej. Okay. No trochę takie, ja mam ładniejszą, wiesz? Różowe, tak? Ja mam ładniejszą. Ale ja nie mam różowego, ja mam fioletowy. Taki różowy-fioletowy. A co ty jeszcze będziesz robił? Ty, co? Jeszcze K. Kradzi auta. Jeszcze K? Wandal, co będziesz robił? K. Tutaj K. Kamuś, czy Karinka? Dobra, my jest troszeczkę zamuleni, bo jest piąta nad ranem. Jutro po prostu dokończymy film, pokażemy dziary wszystkich. No i zobaczymy, jak ekipowo to wygląda. A jak Kamuś. A co to za K jest tam w ogóle na górze? Kamuś. To jest Kamuś? Tak. No dobra, jutro wszystkich obudzimy, bo już wszyscy raczej poszli spać. No i co, no widzimy się jutro. Okej, dobra, wracamy tak naprawdę do was po dwóch dniach. Wtedy już tak naprawdę nie mieliśmy energii, żeby nagrywać. W każdym razie pokażcie, jak prezentują się dziary. To jest nasz finalny efekt. My mamy takie same oczywiście. No, fajne są, fajne. Ja robiłem pierwszą, później zgapił. Ale twoja jest do niczego tak naprawdę niepodobna. Jest taka sama, jeszcze mamy odwrócone obiektywy specjalnie. A dlaczego oni mają takie same? A co ty robisz, Dredziarz? Miałeś pokazać kamerę, a nie? A dlaczego chciałeś mieć taki sam tytułasz jak kamerzysta? Przecież to on zrobił taki sam jak ja. Nie, ty byłeś wcześniej. No właśnie. Pokaż karabinkę. Ja mam tutaj na znaczne. Ale jestem ty to masz, no. Indywidualistką, a nie jak już wszyscy na rękę. A ty Jasiu, czemu nie masz? No bo mnie nie było, jak robiliście dziady, bo ze mnie co zrobiliście. No, ale ty i tak okej, no dobra, no to byś i tak ale nie zrobił. Ale on i tak by nie zrobił, przecież. Ja bym nie zrobił? Ja tu bym... A co, zrobisz? Tutaj patrz, mam nie, miejsce i darmo na to. Nie chcę, ale co, zrobiłbyś tak? No, ale mógłby zrobić, ale zielony musiałby być. Dobra, zielony, a kiedy? Dobrze, no to... Ale ja muszę mieć jakiś taki bajerancki zielony. Dobrze, Jaszczurka. Z efektami. Za dwa tygodnie... A może po tym aparacie chodzi Jaszczurka? Może. Może. Albo na plecach może. Może. No dobra. Możesz łączyć, jak chcesz. Jak stawiasz, to co? Jak za darmo ja to biorą. Stawiam. No to git. Czyli zrobisz też dziarę. No dobra, cóż, mam nadzieję, że odcinek się podobał. W każdym razie no, jesteśmy tak naprawdę no spoko, pierwsi, wygląda, którzy nie? mają pokaż do wspólne, wspólne no, dziarki. Jesteśmy tak naprawdę tu będzie kontynuacja jeszcze. Oznakowani na całe życie. Mam nadzieję, że nikt nie będzie tego laserowo usuwać. Nie jest to chętne. Nikt nie ma zamiaru. Ja to wytnę, że... Chciałam, ale powiedzieli, że...
kolorem się nie da. Wszystko się da. Dobra, no cóż, dziękuję Państwu za oglądanie tego odcinka. Widzimy się w jutrzejszym odcinku. Jeżeli nie zapomniałeś zostawić subskrypcji, to zostaw subskrypcję. Jak zapomniałeś zostawić subskrypcję, tak powinno być. No i cóż, do zobaczenia.